Witajcie, Ancymony, jestem Mati, a wy lepiej dołączcie do grupy Ancymony Matiego. Wystarczy, że wpiszecie na Facebooku Ancymony Matiego. Jestem ponad 5000 osób. Grupa się bardzo szybko rozwija, więc dołącz, żebyś mógł kiedyś powiedzieć swoim dzieciom, że byłeś tam, zanim stało się to sławne. Witajcie, Ancymony, jestem Mati. Mówię to po raz kolejny, chyba. A dziś przedstawię wam i opowiem o tym, jak brałem udział w bitwach i byłem lotnikiem, pilotem, jak byłem pilotem Spitfire'a. Zaczynamy. Nie wiem, jak do was mówić, żeby było śmieszniej. Nie wiem, miałem chyba jakoś 12 lat i wtedy rozpoczęła się ogólnie bitwa o Anglię. Wtedy były, wiecie, dywizjony różne, nie? I ten, ja wtedy miałem, bo ogólnie w kości w człowiek, w ludzkim ciele dorosłego mężczyzny jest 207. No i ten, i ja wtedy jakimś byłem, znaczy ja wtedy ogólnie byłem takim dzieckiem, że miałem o wiele więcej kości. Wiecie, te reaktory powybuchały, wiecie, jakieś tam, no grało się, nie? Jakieś tam Stalker i tak dalej, Czarnobyl i tego typu podobne rzeczy, nie? Także patrzcie, zaraz wam pokażę, bo niektórzy mi pewnie powiedzą: ej Mati, ty na pewno nie byłeś nigdy pilotem ani lotnikiem, a wiecie co? Trafiłem. No i co? I wiecie, Stalker, Cień Czarnobyla i tak dalej. No i wtedy różne rzeczy się działy ogólnie na świecie. No i ja tych kości miałem... Ja tych kości miałem... Samolot zniszczony. Jeb, kurwa! Ja tych kości miałem 303 i wiecie, oni wtedy szukali jakiegoś pomysłu na nazwę. No ja mówię: ej, wiecie, bo ja chodziłem tak za nimi, za tymi dorosłymi ludźmi. Ja miałem wtedy 12 lat albo więcej. Powiedzmy, że miałem jednak 18, jednak zmieniam historię. Miałem 18 lat, nie? No i co? Rozumiecie? I ja mówię: ej, ja mam 303 kości. 303 mam 303. A oni: dobra, zamknij ryj, nie? Zamknij mordę. Ja mówię: ale ja mam 303 kości, nie? A oni: no dobra, super, masz 303 kości i co z tego, nie? I mówią do mnie, że to jest krótko, sprzedałeś, chuj ci w dupę, szmato, będziesz jebany do końca życia i co ty na to, nie? Coś w tym stylu, tak mi odpowiedzieli, ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, bo wtedy jeszcze, wiecie, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, co chodzi z rapem, nie? Wtedy dopiero rap wchodził, jak wtedy... Bo druga wojna światowa to ogólnie był taki okres, że rap wchodził, Rychu Peja zaczynał coś tam, wiecie, ogólnie ta sytuacja z Zieloną Górą, że wiecie, co z nim zrobić, to Rychu Peja miał chyba, jak był dzieckiem, to też właśnie tam coś tam sobie występował, śpiewał w jakimś tam zespole pieśni i tańca. No i co, i ogólnie to wszystko wyglądało tak, a no i 303, nie? I oni powiedzieli, że oni stworzą taki dywizjon. Nie? A powiedziałem: no jak stworzycie taki dywizjon, no to już macie przesrane, bo bo tata mojego kolegi jest prawnikiem, nie? I on was dojedzie wszystkich, nie? A jak będziesz w naszym dywizjonie, to weźmiesz ten, jednak nie podpierdzielisz nas, bo fajna nazwa, nie? A on mówi: no spoko, może tak być, nie? Niech tak będzie. No i ten, no i byłem w dywizjonie 303. Jak mi nie wierzycie, no to patrzcie na staty. Jestem na drugim miejscu, a jakbym nie był w dywizjonie takim, to na pewno nie miałbym takich stat. Bo przecież gra komputerowa to odzwierciedlenie tego, co się w życiu kiedyś robiło. A poza tym z tego się naprawdę nigdy nie wychodzi. No i wiecie, no i ogólnie tam wiecie, teraz się wszyscy zachwycają wojną, nie? I w ogóle grami, grają w te wszystkie głupie gry. A prawda jest taka, że wojny to naprawdę... smutny i ciężki ten, ciężki okres. Ja dużo filmów oglądałem o wojnie, także wiem. No i co, ogólnie, no ciężko było, tam wtedy poznałem Lakarnuma ogólnie, poznałem Avienca. A więc w ogóle, wtedy w ogóle... Tak, prawda jest taka, że Aviens jest synem Max Payne'a. Jeśli ktoś mi nie wierzy, no to wpiszcie sobie Max Payne 1, aktor, który podkłada tam rolę, znaczy twarz, i później sobie zobaczcie tego, a więcej, i zobaczcie, że to jego ojciec. No, i skąd się wziął w ogóle ten szlafrok? Ten szlafrok wziął się z wojny. I to jest... On zawsze w tym szlafroku chodził właśnie. On powiedział, że on munduru nie będzie nosił, bo ten mundur to głupi i brzydki, nie? Bo on taki, wiecie, kapryśny był. Ten a więc, nie? I on zawsze tak mówił, jakby ciągle był pijany, albo nie spano rozumu. No i to mu zostało i on założył teraz kanał i coś tam, wiecie, coś tam próbuje działać, nie? Także, pa, strzelają do mnie. Nie widzę nic. Strzelaj. Zabili mnie. No i ten szlafrok mu został aż do dzisiaj. No i tak sobie chodzi w tym szlafroku, a dużo osób nie wie, że ten szlafrok kojarzy, znaczy jest związany z naprawdę, no taką historią, no. On w tym szlafroku po prostu podbił
oko kapitanowi. Kapitanowi później został wydalony. I wiecie, jak zawsze było coś takiego, że można było sobie zostawić sobie mundur, wieże, wiecie, jakiś tam nóż, broni nie. To prawda jest taka, że a więc nawet tego mundura sobie nie mógł zostawić, bo on ciągle w tym szlafroku chodził, więc tego mundura nawet mu nie wystawiono, wiecie. A tam wszystko na papiery było, a papiery miał żółte. Nie wiem, czy on miał żółte papiery, no ale miał po prostu, pewnie ten, jak nie mieli białych, nie mieli czystych kartek, no to miał żółte papiery, prawda? No i co? I tak to się właśnie działo, z Lakardumem to się znamy jeszcze wcześniej, bo z Awiencem poznałem się na II wojnie światowej, a z Lakardumem na wojnę w Wietnamie. Więc z Lakardumem znam się o wiele dłużej, ale z Lakardumem to wiecie, jak zawsze było, nie? On zawsze... Chciał się, wiecie, wybić na moich plecach, ale ja o tych plecach po prostu nie dałem mu wejść na te plecy, a on zawsze jak Floyd Mayweather, nie, odwracał się do przeciwnika plecami, no i on zawsze z tym, wiecie, tak tyłkiem mi się nadstawiał, nie wiem czego chciał. Wszyscy się tam śmiali, że laka, ma chłopaka, nie, i tak dalej. Dla mnie to nie było śmieszne, bo wszyscy myśleli, że ja jestem tym chłopakiem. Także no ogólnie porażka była, ale co ja mam więcej powiedzieć, no taki był właśnie Lakardum, taki była więc. Czy się oni dużo zmienili od II wojny światowej w Wietnamie? Wtedy były naprawdę ciężkie czasy i wtedy Lakardum, on tak zawsze tłumaczył, że to ciężkie czasy są, ja nie będę wybrzydzał, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Ciężkie mamy czasy, Mateusz, weź się uspokój, nie? A ja mówię, Lakardum, okej, są ciężkie czasy, ale bo nie ma co jeść, to nie znaczy, że nie ma kobiet tutaj, że nie ma dziewczyn, prawda? A on mówi, ja swoje wiem, ciężkie czasy są. No i weźcie, przegadajcie Lakarduma, wiecie, jak on jest uparty. Poza tym on wtedy już zaczynał coś tam z tą Koreą i on gadał takim łamanym polskim, to był bardziej taki korepolski, poleański, coś w tym stylu, nie? I to było takie naprawdę męczące, bo nikt go nie rozumiał, ja udawałem, że go rozumiem, dlatego on myślał, że się z nim zaprzyjaźniłem, a ja po prostu podbierałem mu suchary wojskowe, a suchary wojskowe wtedy naprawdę były fajne, jakoś trzeba było sobie radzić, Lakardum się nigdy o tym nie dowiedział, tak jak mam nadzieję, że o tym filmie również nie dowie, bo jak się dowie, no to wiecie, no to zaraz będzie jakaś drama, poza tym on żygał na swoich filmach, wiecie co, naprawdę, no jak można żygać na filmach? No i co, mogę wam jeszcze opowiedzieć, kogo jeszcze poznałem na wojnie? Na wojnie jeszcze poznałem Karola Goldbauma. On się ciągle chował w mojej szafie, także z nim to ogólnie taka jest historia. Czy smutna? No nie wiem, czy smutna, bardziej nudna, bo nie mogę nic więcej o nim powiedzieć, bo jak ktoś powiem, to zaraz mi powie, że oddawał mu mieszkanie. Także, no taka jest rozmowa z Karolem Goldbaumem. Ogólnie tak średniawo, no, ale chciałbym wam jeszcze, kogo jeszcze poznałem? No Borbowa poznałem. Ale Borbow to wiecie co, Borbow się trzymał ciągle z Lakardumem, bo oni się potrafili dogadać, bo jeden i drugi coś tam mieli z Chinami związanego. Hongkong, Korea, Chiny, Japonia. Wiecie co, to teraz żyjemy w takich czasach, że trzeba jakoś tam powiedzieć, że heteroseksualista czy homoseksualista. A wtedy było albo jesteś z Polski, albo jesteś, albo wiesz, albo lubisz Koreę Południową i Północną, wiesz, albo Hej Sokoły, albo Opa Gangnam Style, nie? Także z Borbem to ogólnie śmiesznie było. Poza tym on ciągle jakieś... On więcej krzyczał niż mówił i on ciągle jakieś takie bum bum szakalaka, bum bum madafaka, pęka sraka, jest padaka. Wiecie co, ja naprawdę, prawda jest taka, że ja najczęściej to rozmawiałem z tym, ze szlafrokiem, bo z nich wszystkich on mówił po polsku, z nich wszystkich tak naprawdę, on bardzo dużo ćpał, on bardzo dużo pił jeszcze dodatkowo, a wiecie, łączenie alkoholu z tym, narkotykami ciężkimi, powoduje to, że no, nie chce się wychodzić z tego całego stanu, a on nie dość, że nie chciał wychodzić z tego całego stanu, to nie chciał wychodzić z tego szlafroka. No i ten szlafrok taki zapocony, śmierdział, no ale powiedzcie mi szczerze, wolelibyście zadawać się z kimś, kto ni w ząb nie potrafi mówić po polsku, albo krzyczy na ciebie ciągle jakimiś zaklęciami, albo chowa się ciągle w szafie, czy pogadać z kimś, kto mówi po polsku, ale jest taki przymulony, bo narkotyki. No ja wybrałem Awieńca. Poza tym zawsze, już wtedy lubiłem grać w Max Payne, miałem sentyment do tego. Misja nieudana, no. Misja jest nieudana, tak jak całe moje życie. Dlatego właśnie to wszystko stało się memem.
memem jak samobójstwo. I teraz ktoś się może ogólnie zastanawiać, Mateusz, co ty pierdolisz? Co ty mówisz? O co ci chodziło w ogóle w tym filmie? A w tym filmie chodziło mi o to, że tak sobie pogadam zupełnie bez sensu. I tak ogłoszę wam, że będzie powrót do onkogrania. Tego onkogrania tak raz na tydzień będę robił onkogranie. I myślę, że to będzie spoko. Ale takich odcinków już nie będzie. Z takimi pierdoletami o niczym. Zawsze lepszy Polak w garści niż Azjata na dachu, a ogólnie w szafie to, żebyście nie trzymali żadnego tam Karela. Wpadajcie na grupę Cymonomatiego Face'a, snapa Instagrama, sklep z koszuleczkami, Patronite'a i to było na tyle. Pamiętajcie, co z bogatonia, trzymajcie się, cześci, bye. Najgłupszy odcinek ever. There was a little Spanish flea, a record star, he thought he'd be. He heard of singers like Beatles, the chipmunks he'd seen on TV. Why not a little Spanish flea?